No i witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mario Kolbrak i zapraszam do kolejnego materiału z serii Assassin's Creed Odyssey na maksymalnym poziomie trudności, czyli koszmar, chyba że ktoś woli angielską wersję, czyli Nightmare Mode i w tryb eksploracji, czyli ten trudniejszy tryb stworzony właśnie do tej gry. Słuchajcie, w poprzednim materiale eksplorowaliśmy, słuchajcie, te tabliczki. Udało nam się przez przypadek odkryć położenie sekretu związany z jedną tabliczką i dalej będziemy sobie ruszać, eksplorować dalsze z tych sekretów. Później ruszymy do tego nowego rejonu, gdzie dalej, gdzie działamy, czyli do Fokida i tam wykonamy już jakieś kolejne zadania. Ale na razie zajmiemy się tymi zadaniami tutaj. I w poprzednim materiale zdobyliśmy też zestaw Pegaza, którego możecie zdobyć tylko poprzez mikrotransakcje. Ale fajnie się prezentuje ten zestaw. Dobra, ja się miałem udać do mapa, tutaj do Itaki. Żeby się udać do Itaki, to muszę wziąć łódź. I najlepiej tutaj właśnie. Wyzwij adresitę, czyli tam nasz zestaw do przepływania. Wow. Fajnie. Dobra. I wyruszmy tam do Itaki. Podnieść kotwicę. Dobra. I ruszamy, słuchajcie. Oczywiście będzie krótsza droga, bo mi się nie chce spuszczać. Mapa. I Itaka, ja sobie ją oznaczę. Czy cholera wie, gdzie jest ten sekret? Ale spróbujemy go namierzyć po prostu. Tak, jak tu się zasuwało na speedzie? No dobra, musimy przytrzymać X. Znaczy X, A. Przycisk na padzie. Okej, niestety to nie trwa tak szybko, jakbym chciał. Tu macie pasek na dolnym, na środku ekranu, w dolnej części. Taki niebieski, który się tak ładuje. To jest właśnie odpowiedzialny za szybkość łodzi. Kierujemy się, kto jeszcze nie oglądał od początku, do Itaki celem znalezienia sekretu związanego z kolejną tabliczką. Increase speed! Dobra, to jest tam. Fajny klimacik jest, jak ci ludzie śpiewają jakieś piosenki. No tak, ja mam tam przycumować, powiedz nami teraz. Wrak Knipe, to sprawdziliśmy już. Ciekawe. Ciekawe, gdzie tam się tutaj uda przycumować jakoś. Chyba tutaj gdzieś jest. Miejsce, gdzie można zarzucić kotwicę, że tak to powiem, ujmę, po piracku. O, dziwne. Nie wiem, czy to w tym miejscu można, czy nie, już sam nie wiem, pogubiłem się trochę. Mapa, nie, w ogóle przeleciałem tą mapę, data, spokój. Tutaj coś jeszcze jest, a nie, dobra, tutaj już wszystko sprawdzone jest. Kurwa, no szukam miejsca, gdzie mogę przycumować. Widocznie chyba będziemy musieli okrążyć tą mapę, znaczy tą wyspę. Zanim odkryjemy, gdzie tu naprawdę możemy przybić do brzegu. Full power! Full power! Yeah! Ale niestety nie możemy tak szaleć bez końca. Gra by była chyba wtedy za łatwa, nie? I tu mi lepiej powiedz, gdzie ja tu mogę przydumować. Chyba tutaj mogę. Niestety chyba tutaj też nie mogę przycumować.
Increase speed! Commander's left the helm! You're released! Czekajcie. Dobra, tutaj mogę wyjść. Fajnie. Użyj B, aby nurkować. Nie, nie chcę nurkować, powiem szczerze. Okej, dobra, jesteśmy w Itace. Mogłem to szybciej zrobić, ale oczywiście musiałem się okrężać jak debil. Wyspy Keflońskie. Się mamy piękny zachód słońca. Dobra, ale tak bez widoczków. Wypad z tymi misjami. Jak tu się odpala mapę? Od razu. Aha, dobra. I tak, tutaj na północ muszę się kierować. Ale dokładnie nie wiem, gdzie na północ. Także ekwipunek, przeczytajmy sobie jeszcze dokładnie tą mapkę. Znaczy ten sekrecik. Fatalne zauroczenie. Jeśli ruszysz śladami Odyseusza i wybierzesz ścieżkę na północ, trafisz do niewielkiej hodowli kóz w Itace. Dobra. Trop, że to jest jakaś hodowla w Itace. Dobra, przeżywajmy naszą płotkę. Znowu nazywam tego konia płotką, jak w Red Dead 2. Off we go now. Dobra. Tak czy siak musimy się kierować na północ. Oj, Jacku, matko kochana. Dobra, na północ, czyli tu. Czyli przeszukujemy cały ten rejon. Póki nie znajdziemy jakiejś osady kóz. To są kuzy? Nie, to są... znaczy kuzy. To są kozy? Nie, to są świnie. To na pewno nie to. Chyba nie to. Czy by to było to? Chyba nie. Let's go. No, sprawdźmy dalej. Off we go now. Weźmy nam, sprawdźmy mapę. Okej, weźmy się może. Kierujmy cały czas. Weźmy, oznaczmy sobie dalej wskaźnik. Tutaj mnie to myli. No, żebym wiedział, gdzie jest ogólnie na północ. I tutaj muszę szukać tej całej hodowli kóz. Żeby to było to. Zaraz sprawdzimy. Odkryto nowe historyczne miejsce. Hodowla kóz Melanchois. Dobra. Czyli to jest na pewno to miejsce. Teraz tak. Ekwipunek. I jeszcze raz przeczytajmy dokładnie. Trafisz do niewielkiej hodowli kóz w Itace. Tam gdzieś, gdzie król spotkał kiedyś Atenę. Pomogła mu ukryć prawdziwe oblicze, odzyskać żonę i zabić zalonników. Swój łup znajdziesz przy zarżniętym koźle. Dobra, czyli już wszystko wiemy. Zarżnięty kozioł. Zarżnięty kozioł. Zarżnięty kozioł. Oho. Oho. No nie, żeby mnie kury atakowały. Dobra, ładnie. Niestety to towarzystwo mnie atakuje. O Jezus, te kury to... Zaczynam denerwować. Dobra, poczekajcie. Muszę tego psa czy tam wilka te załatwić. Ładnie. Dobra, mogę przeszukać. Skóra, dobra, te kury też całe mogę załatwić. Dobra, że tutaj jest łup przy jakimś tam ośle. Za ubitym ośle. Jest, udało się znaleźć. To jest chyba tutaj, Jezu, jak to jest rozszarpane. Interakcja. Fatalne zauroczenie. Wytworzenie ostrokątów. Jeśli ruszasz śladami Odyseusza i wybierzesz ścieżkę na północ, trafisz do niewielkiej hodowli kóz w Itace, tam gdzie król spotkał kiedyś Atenę. Pomogła mu ukryć prawdziwe oblicze, odzyskać żonę i zabić zatolników. Swój łup znajdziesz przy zrażniętym koźle. Czyli to udało nam się wykonać. Okej.
I co, ta tabliczka nam znikła? Oczywiście tutaj wam pokażę, co zdobyliśmy poprzez ten ekwipunek. Znaczy, poprzez to, że znaleźliśmy miejsce związane z tą tabliczką. A ten zauroczenie, widzicie, jest to zaliczone. Tylko jest pewien problem. Czemu mi tego nie zaliczyło? Jezioro bez dna. Czyli najprawdopodobniej nie wszystko zdobyliśmy. Słuchajcie, w tym miejscu. To było tu. Dobra, mniejsza o większość. Jeszcze tam wrócę. Jeszcze tam wrócę, słuchajcie. Mimo wszystko. Weźmy jeszcze ekwipunek. I zobaczmy, słuchajcie, tą drugą tabliczkę. Z prochu w proch. W gorszych czasach łatwo odwrócić się od bogów. Udaj się do spalonej świątyni w wiosce Kosaos w przeklętej dolinie Pali. Ta przeklęta dolina Pali, słuchajcie, to jest tu. Czyli tak się musimy wrócić i tak, słuchajcie. Także udam się szybką podróżą. To miejsce. X. I jeszcze raz musimy przeszukać to jezioro, które eksplorowaliśmy w poprzednim materiale. Myślałem, że zdobyliśmy już wszystko z tego tabliczki i niestety się myliłem. Niestety nie wszystko. Dobra, ale myślę, że ogarniemy temat. Uważaj, bandyci krążą po całym świecie w poszukiwaniu ofiary. Jeśli cię... No nie zdążę przeczytać. Dobra, jesteśmy w punkcie szybkiego przemieszczenia. W punkcie synchronizacji. Dobra, tu wysoko momentami. Dobra, zajdź tutaj. Zwróćcie uwagę, że tego specjalnego ekwipunku wylatują te czasami pióra. Dosyć fajne. Okej, teraz tutaj. Wyspy keflońskie. Oj. Dobra, nie musisz się skradać. Dobra, teraz sobie muszę przypomnieć, gdzie to było. Co sobie oznaczy na mapie mapa. I tutaj jest to jeziorko. Czuwajmy sobie naszego konia. Piękne widoczki oczywiście. Dobra, wsiadamy. Dobra, i gdzie to było? No i jak tu stromo. Dobra, i teraz tutaj. Dobra, i to jeziorko jest tam. Czyli jeszcze tam głębiej muszę się zanurzyć, o dziwo. W przednim materiale zdobyliśmy tam bodajże pas. Już nie pamiętam kogo. Za sobie sprawdzę. Ekwipunek to był pas, słuchajcie. Pas Aresa. Kto wie, czy czasami całego ekwipunku Aresa tam nie zdobędziemy. A się wszystkiego dowiemy, bo nie jesteśmy daleko. Jeśli... aby ruszać w stronę... Nie, dobra. Ojeju. Skocz. Ciekawe, jak się szybko biegnie tym koniem. Oj, 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 oj. Wróć. Dobra, schodzimy. Okej, dobra. Jeszcze raz musimy zanurkować. Bo nie wszystko tutaj jest zdobyte. O Jezu, znowu mi gaci widać. Jezu, to mnie denerwuje w tym ekwipunku tutaj. W tych ekwipunkach z Grecji. Dobra, ale przepuszczę to między oczy. Po prostu nie będę się tam patrzył. 13 metrów. Coś tu definitywnie jeszcze jest. Że mi nie zaliczyło zadania. Okej, ale nadal to nie o to tutaj chodzi. Ale wygląda na mapie, żeby to było wszystko. No tam coś jeszcze jest. Psia jego mać. A i zawsze mi się jebią przyciski. Którym tu się... A, dobra. Jest przeszukaj. Spartańskie... jakiś pas. Ramy, kasa i nic więcej. No Jezus. Na górę, na górę. Zabij Black Tenenu. Ale tabliczka jest nadal nie... Niezaliczona. Przecież to robię.
Nie, muszę wykminić, o co tutaj konkretnie chodzi. Które to było? Jezioro bez dna. Jak kobieta z marmuru. To może być jakaś podpowiedź. Kobieta z marmuru, ale to widzicie jakąś kobietę z marmuru? Jedyne co mi przypomina tą kobietę z marmuru, to może tutaj. No tutaj nic nie ma. Kobieta z marmuru. Ale tam było napisane jak głęboko, tak samo głęboko jak kobieta z marmuru. Oj, och. Interakcja, tutaj coś jest. Jezioro bez dna, wytwarzanie ostrakontu. Odblokowano nowy grawerunek. Udało się zdobyć. Zaliczyć, teraz mi zaliczyło. Ciekawe, co tutaj chodziło konkretnie. Będę musiał na nagraniu zobaczyć. Oczywiście jakieś grawerunki zdobyliśmy tak samo. Dobra, moi drodzy, zostanie nam tylko jedna tabliczka. W takim bądź razie. Jeszcze sprawdźmy na wszelki wypadek, czy i ta tabliczka została nam zaliczona. Ekwipunek. Dokładnie. Kolejna. Jezioro bez dna zaliczone. I teraz... Tak, ekwipunek. Coś nowego tutaj zdobyliśmy? Chyba nie. Lista grawerunków. Zwiększ do przywrostu siły żywione przy użyciu zdolności asasyna. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ruszamy tropem kolejnej tabliczki, ale dobrze wiecie, że ta tabliczka związana jest właśnie z przeklętą Doliną Pali. Czyli... Właśnie, czyli gdzie? Dobra, na razie udajmy się tutaj, a później będziemy zastanawiać się, gdzie mamy się udać. Ja się muszę nauczyć tą płotką, tym koniem. Jak to się przyspiesza, albo jakieś różne triki fajne. O Jezus! Kogoś zabiłem. Nie chciałem, ale dobra. Nikt tego nie widział. O! To już wiem, jak się tym koniem zabija. Chyba tym się strzela z łuku. Come on. Dobra, możesz ten łuk schować, koleżanko. O Jezu, czasami albo ten pad jest zjebany, albo coś tam. Jak celuję z łuku, to później nie mogę wyjść. Okej. Okay. Nie wiem, co jest z tym łukiem. Z tym padem jest pieprzone coś. O, nigdy nie kupujcie, słuchajcie, pada ze Steel Series. Naprawdę. Nie. Jak tu się przyspiesza? Dobra, nie, tego nie chciałem atakować. Koniem. Łukiem też nie chciałem. O, widzicie, teraz puściłem ten przycisk odpowiadający za łuk. Słuchajcie, mi od razu Kassandra schowała. No, tam już mam wilka. Dobra, musimy wejść w ekwipunek. Przeczytaj tą tabliczkę dokładnie. W gorszych czasach łatwo odwrócić się od bogów. Udaj się do spalonej świątyni w wiosce Kaosus. Przeklętej świątyni, spalonej wiosce Kaosus. W przeklętej dolinie Paiti, gdzie znajdziesz mnie w starcie popiołu. Wioska. Gdzie tu jest wioska do jasnej cholery? Pojęcia nie mam. Będziemy musieli szukać. Jedyne co, to tam jest oddzielony ten region. Słuchajcie. Dolina. Przeklęta Dolina Pali. Dobra, i tak nie doszedłem jeszcze do znacznika. Ole jej, ale dostałem. Jeszcze dwa wilki, nie? Na poziom 8, nie? Okej,
Dobra. Pięknie. Dobra, ładnie załatwiony. Możemy oczywiście przeszukać te ciała tych wilków. Myślałem, że uda mi się z konia ich zaatakować. Niestety nie udało się i wyrżnąłem na ryj. Jeszcze jest kolejny gdzieś. Dobra, tam jest. Dobra, ładnie. Ła! Nieźle. Dobra, przeszukaj. Dobra, i jesteśmy gdzieś w tych terenach, gdzie związana jest zabij Hyraknosa. Nie, to nie jest ta misja, nie jest ten region, gdzie jest związana to miejsce z tabliczki. Nie wiem, czy to czasami nie jest tam, ale głowy sobie dać urwać nie dam. Powinno nam się zaktualizować mapa, że doszliśmy do jakiegoś nowego terenu. A tego na razie nie ma. Nie wiem, czasami to nie jest. To jest pierwsza lokacja w grze, słuchajcie. Albo i nie. Poczekajmy, zobaczymy. Nie, nic się tutaj nie dzieje. Także nie o tą mieścinę nam tutaj chodzi. Także tak, mapa. Ekwipunek. Czemu ekwipunek świeci mi się na wykrzy... A, jakiś pas nowy zrobiliśmy. Tutaj jest na poziom 8, ale jest gorszy. O 10 punktów. Ekwipunek, słuchajcie. I tutaj mamy tak. I tabliczka. W gorszych czasach udaj się do spalonej świątyni w wiosce Kasos. W przeklętej dolinie pali. Świątynia Kasa. Z cholera wyjdzie ta świątynia. Jest cały region. Wioska Kasos. Jest coś. Do wioski Kasos. Poczekajcie. Kwibunek. Kasos. 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 Dokładnie. To jest tam, gdzie oznaczyliśmy na mapie. Czyli tam lokalizacja już jest na mapie oznaczona. Bardzo ciekawo. Dobra. Na konia i ogień. I zobaczymy. Co tam możemy znaleźć? Ciekawe, czy ta wioska nie będzie czasami wrogo do nas nastawiona. To trzeba wziąć pod uwagę. 160 metrów do celu. Ja pamiętam to miejsce. To było to miejsce opętane chorobą, słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie taki quest, gdzie musieliśmy uratować rodzinę przed śmiercią z rządu. Którzy myśleli, że jedynym sposobem jest śmierć, żeby ochronić tą całą wioskę przed epidemią. Okej. Dobra, i teraz, słuchajcie. Bo jesteśmy już w tym terenie. Dokładnie, chyba mi się tak wydaje. Wioska Kasos. Na pewno jest tu. Wioska Kasos. Udaj się do przeklętej wioski, do spalonej wioski Kasos w przeklętej dolinie, gdzie znajdziesz mnie w nastercie popiołu, gdzie jeden z wiernych porzucił swe powołanie, by rozpocząć na nowe życie jako pirat. Nastercie popiołu. Rozejrzyjmy się, gdzie może tutaj stercia popiołu. Shit! Mamy towarzystwo. Nie wiem jakim cudem. I to poziom 8 niestety, nie? Czemu nie możesz schować tego łuku? Dobra, spokojnie. Dobra, mogę wyjąć broń. Ładnie. Jednego mam z głowy. Biegnie! Dobra. Ach!
Dobra, spokojnie, spokojnie. Weźmy sobie to. Trochę życia sobie podładujmy. Pięknie. Okej. Nie, nie, zostaw ją. Nie potrzebujemy truchła. No jak się przeszukuje? No chyba to zrobiłem już automatycznie. Ciekawe czego tutaj szukali ci goście. A, okej. Rycerze ateńscy. Ale nadal nie znalazłem lokalizacji związane z tą tabliczką. Na stercie popiołu. Na stercie popiołu. Cholera wie. Gdzie to jest? Na stercie popiołu. Może na najwyższym budynku? No przecież jestem na najwyższym budynku. A tam? Tam jej nie było. Ciekawe. A z chęcią zobaczę. Szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie, żebym ja tutaj był. O nie. Co tym razem? Tam jest jakieś królewskie coś. Oj! Ale dostałem. Pięknie. Dobra, załatwiony. Przeszukaj. Miękka skóra. Tutaj coś chyba mogłem zdobyć? Nie. Czy nie kojarzę tego miejsca? Mnie tutaj nie było, ale czy to jest związane z tym miejscem z tabliczki? Przekonajmy się. Nie, na pewno nie. Na pewno nie, bo nic się tutaj nam nie wyświetla. Żadna informacja o jakiejś nowej lokalizacji. A tam jak pójdziemy na górę? God damn it, no nie wiem. Stercie popiołu. A mnie, tutaj też nie ma żadnego popiołu. Ała, ała! Tutaj musimy szukać. Na stercie popiołu. Kurna, muszę jeszcze raz wejść, bo nie wiem. Kwipunek. Dobra, tutaj. Na stercie popiołu. Udaj się do spalonej... W gorszych czasach łatwo odwrócić się od bogów. Udaj się do spalonej świątyni w wiosce Kasus w przeklętej Dolinie Biem, gdzie znajdziesz mnie w stercie popiołu. Jeden z wiernych porzucił swe powołanie. Stercie popiołu, gdzie jeden porzucił swoje powołanie, mówisz? Sterta popiołu. Czyby to było gdzieś w budynku? Sterta popiołu. Chyba się tutaj rozejrzeć, dokładnie. Oho, chyba mam. W budynku jednak. Interakcja. Yeah! Wytwarzanie ostrokątów. Kolejne. I zdobyliśmy, słuchajcie, grawerunek kolejny. Będziemy sobie mogli dodać do tej naszej nowo zdobytego uzbrojenia. Bo nam się ten Kassandra kuli, także chyba gdzieś jest ekwipunek. Tutaj macie wykrzyknik, że ta tabliczka została wykonana, zaliczona. To jest, słuchajcie, proch. Prochu w proch. Okej, i tym samym, słuchajcie, można uznać wyspy keflońskie za zaliczone na 100%. Wszystko tutaj pozdobywaliśmy. Wszystkie znaczniki, wszystkie skarby, które były możliwe tutaj w tym terenie, zostały przeze mnie znalezione. Także o, tutaj coś. Także bardzo się z tego cieszę i ruszamy, słuchajcie, na misję.